Polak w NBA, także oczywiście dołączamy do tego obecność Legii Warszawa, która ma tutaj sporo fanów, bo to naturalne, że rodacy przyszli, aby oglądać polskich piłkarzy na murawie, między innymi Armando Sadiku, także Pasquata na boisku. W miarę rozwoju drugiej części tego meczu wszystkie nowe nazwiska na pewno z Tomkiem przytoczymy. Nieciekawi jesteśmy, czy Radosław Cierniak utrzymał miejsce. Może nie tyle utrzymał miejsce, czy po prostu będzie stosował tutaj rotację pomiędzy bramkarzami. Romeo Jozak. Próbowali zaatakować tak naturalnie, schematycznie lewym korytarzem boiska zawodnicy z Kolumbii, bo to była ich zona, to była ich strefa w pierwszej części meczu i tam oni pokazali klasę. Radosław Majecki pojawia się na placu góry, także widzieliśmy go od 46 minuty w tym pierwszym starciu z drużyną SC Barcelona i dobrze spisał się bramkarz Legii Warszawa, który to doświadczenie, jak pamiętamy, w rundzie jesiennej zdobywał w Stali Mielec. A jeżeli chodzi o grę, dam tutaj potwierdzenie także zmiany Antolicza, który chyba nie wykorzystał najlepiej tej pierwszej połowy, za niego Pasquato. Jeżeli chodzi o grę nogami, to podejrzewam, że zobaczymy tutaj jednak poprawę. Uwaga. Tymczasem wracają legioniści, pole karne, dośrodkowanie w 16. No i zaczyna się ta druga część meczu, podobnie jak dla Legii, kiedy nie wykorzystał znakomitej okazji Łukasz Brosia. Ruszył Jackson Montano w obrębie pola karnego i to jest zawodnik, który był jednym z zaangażowanych w grę, Gustavo Torres, ostatecznie piłkarzem, który obok właśnie Montanio znalazł się w obrębie pola karnego, ale przestrzeli. Atletico Nacional prowadzi jak na razie dwoma golami, ale o samym napastniku, czyli Gustavo Torresie, nie było okazji, żeby więcej powiedzieć. To człowiek, który przeniósł się w poprzednim roku do Atletico z Quindio i sam stwierdził, że na początku w ogóle nie mógł uwierzyć w ten transfer, bo przejście do Atletico Nacional to jest spełnienie marzeń dla każdego kolumbijskiego piłkarza, chyba że kibicuje się po prostu innej drużynie. I tak podchodzi do tego także Gustavo Torres. Znów pojawił się problem w obronie pola karnego, także własnej bramki, jeżeli chodzi o tę prawą część boiska, patrząc z perspektywy drużyny mistrza Polski. Nic się nie zmienia w kontekście gry i Enriquez, który był profesorem, jeżeli chodzi o ten czas do przerwy, bo widzieliśmy go i w konstrukcji akcji w dobrej dyspozycji, i również on emanował spokojem pod własnym polem karnym. Jest na boisku, tak jak Mateusz powiedział, Armando Sadiku, który nieźle wyglądał w tym pierwszym spotkaniu z Barceloną, kiedy zmienił po przerwie Jarosława Niezgodę. Przede wszystkim walczył, jakby dając odpowiedź na te słowa Dariusza Nadolskiego, że po prostu Armańczyk zamierza tutaj walczyć o to, by pozostać w Legii. A biorąc pod uwagę kontuzję Eduardo da Silvy, to kto wie, jak będzie wyglądało położenie właśnie Armando Sadiku. I jest także rzecz jasna w środku pola Michał Kopczyński, który wszystko, kto wskazuje, nie opuści Legii Warszawa podczas tego zimowego okienka transferowego, a jak poinformował Piotr Wołosik, dziennikarz Przeglądu Sportowego, na wypożyczenie do Piasta Gliwice rusza oczywiście Tomasz Szodłowiec. Piłka w polu karnym, strzał na bramkę. Michał Kucharczyk musi dobić się do siatki. O rany boskie, przestrzeli, nie trafił nawet w bramkę zawodnik Legii Warszawa. No co tu dużo mówisz, to musiał być po prostu gol. Tak jak Legia nieźle rozpoczęła tę pierwszą połowę, kiedy Łukasz Broś miał, taką mówiąc po piłkarsku, patelnię, by zdobyć bramkę, tak tutaj przed taką szansą stanął Michał Kucharczyk. No i znów kiepsko chodzi w połowę zespół Atletico Nacional. Tylko szkoda z perspektywy ekipy Romeo Jozaka, jednakże Legia tego nie potrafi wykorzystać. To też podsumujmy, 40 de facto 9 minuta meczu, czwarta w drugiej odsłonie spotkania i pierwsza okazja Legii po takiej zespołowej akcji, w której stworzyli sobie przewagę i byli w stanie oddać, licząc pierwszy strzał Sadiku i później ten Kucharczyka w jednej akcji. Dwa uderzenia na bramkę, no i oczywiście Michał, który chciał tak spokojnie zagrać, pewnie przymierzyć gdzieś w okolicy okienka, przestrzelił i wciąż wynik 2-0. No i chyba będziemy mieli Remiego na pozycji środkowego obrońcy. Tak więc będzie okazja, żeby sobie to wszystko porównać, zwłaszcza z tym pierwszym starciem z ekwadorską Barsą. Świetnie bawią się oczywiście sympatycy klubu z Kolumbii, których słyszymy. Oni mają te naturalne instrumenty, także ten sposób kibicowania charakterystyczny dla fanów z Ameryki Południowej, ale także obserwujemy dzisiaj na obiekcie w St. Petersburgu sporo kibiców Legii. Wraca piłka od Aldo Leao Lamireza, tego piłkarza, którego oglądaliśmy w polu karnym, skutecznego do formacji obronnej. Florida Cup to ważny turniej dla Atletico Nacional pod kątem przygotowań do tego dwóch meczu z Millonarios, o którym mówiliśmy, ale także
Tak w ramach ciekawostki, okazja dla kibiców, by ci przedstawili swoje wymagania wobec władz klubu. I tutaj przygotowano przy okazji poprzedniego meczu z Atletico Mineiro taki większy transparent. Działacze, gdzie są wzmocnienia. Ale już pracują nad tym. Także właśnie działacze Atletico Nacional zostanie tutaj ściągnięty bramkarz Fernando Monetti za tego Franco Armaniego, który opuścił Atletico. O tym już mówiliśmy, do tego Vladimir Hernandez. William Remy do Kucharczyka, ale to nie jest, delikatnie mówiąc, dobry czas w tym meczu dla Michała, bo nie wykorzystał sytuacji w polu karnym przed dwiema minutami teraz z kolei źle piłkę zagrał. Wściekły na siebie jest, co widać w tej dolnej części ekranu piłkarz mistrzów Polski. Mamy zmianę tak swoją drogą na prawej obronie, jeżeli chodzi o Atletico Nacional, z tego co widzę. Adier Borja zastąpił Jacksona Montaño, który chyba nabawił się kontuzji pod koniec tej pierwszej połowy. I patrz, Tomek, wrócił do formacji obronnej William Remy, to jest zawodnik, który teraz tutaj gra obok oczywiście Michała Pazdana i zobaczymy, jak w tej roli poradzi sobie nowy gracz drużyny Romeo Jozaka, również Kasper Hamalainen, który teraz tę piłkę właśnie zagrywa do Williama Remy'ego. Mamy Michała Pazdana, który w tej pierwszej części meczu doświadczył kilku problemów, kiedy musiał odpowiadać za łatanie dziury, za asekurację kolegów. Iñaki Astis, również zawodnik o bardzo dużym doświadczeniu, a więc ten zestaw formacji obronnej mamy raz jasny. William Remy, Michał Pazdan i również Iñaki Astis. Joachim Marx, który pracował z Williamem Remym na portalu Legia.net, definiował tego zawodnika w następujący sposób. On sam do końca nie wiedział, na jakiej pozycji chciałby grać. Zaczynał jako ofensywny pomocnik, skończył na środku obrony. No i tutaj też wiele wskazuje na to, że to spotkanie zakończy na pozycji stopera. Teraz próbował Michał Kopczyński odzyskać piłkę, przedrzeć się nieco wyżej, aby dać argumenty chociażby Sadiku czy też Kucharczykowi na sfinalizowanie, czy strzałem. Ostatecznie jednak gracze Atletico Nacional błędu nie popełnili. Zdarzył im się jeden taki bardzo poważny w formacji defensywnej, który skończył się strzałem właśnie Sadiku, później Kucharczyka, bo jak sobie podsumujemy czas do przerwy, to nawet Jarosław Niezgoda został ostatecznie powstrzymany w ostatniej chwili i z tej groźnej akcji Legii. Po podaniu Łączyńskiego mieliśmy tylko rzut rożny, a teraz niedokładne podanie właśnie do Borchu, który pojawił się na boisku, jak Tomek zasugerował, na początku drugiej części meczu. I to jest zupełnie eksperymentalna prawa strona, jeżeli chodzi o Atletico Nacional, biorąc pod uwagę obecność Adiera Borchy oraz właśnie młodego, 22-letniego Gustavo Torresa. Kucharczyk. Czekamy na rehabilitację Michała, na kolejną akcję legionistów. Teraz Kopczyński zagrał do boku, zaangażował niejakiego Astiza, może skrzydłem, może w taki sposób pozycyjnie, za pomocą wielu podań Legia będzie potrafiła stworzyć jakieś zagrożenie, ale to podanie teraz było niedokładne i William Remy, który pokazuje takim ewidentnym ruchem ręki, ta mowa ciała była jasna, że nie ma do kogo podać, bo koledzy schowali się za plecami obrońcy. Pazdan, ryzykowne podanie, chciał tę piłkę przepuścić w tej sytuacji w pas kładu. Na pewno od niego też będziemy więcej wymagać, bo to był zawodnik, który notował mnóstwo strat w tym pierwszym meczu do przerwy, bo tak go oglądaliśmy na placu góry, w ogóle nie był żadnym zagrożeniem i na razie on nie przystępował swojej obecności w Legii Warszawa. Na razie to jest zawodnik, który z wyjątkiem kilku epizodów raczej rozczarowuje. Próbuje piłkę odzyskać w środku pola Michał Kopczyński. Natychmiastowe podanie do boku, musi teraz wracać z pomocą Łukasz Broś, bo tam już sposobi się do centry na pole karne Jason Lukumi. Wybrali inny wariant teraz zawodnicy Atletico Nacional. Zwróćmy uwagę na takie proste gesty, może takie małe ruchy, małe zachowania, które robią dużą różnicę. Nawet jeżeli piłkę stracą, to za wszelką cenę starają się odzyskać ją jak najszybciej. Rzeczywiście, ta determinacja może się podobać, ale oczywiście być może to wynika także z tego faktu, że właśnie ekipa Atletico Nacional ma nowego trenera i ci zawodnicy tak naprawdę rozpoczynają tutaj wszyscy z carte blanche. Teraz William Remy, który spokojnie, odpowiedzialnie piłkę prowadzi. To świadomy własnych atutów, tego, że jej nie straci. Zagrał bardzo spokojnie do Brozia. Łukasz Broś daleko na pole karne. Oj, teraz po tym błędzie Michał Kucharczyk jeszcze spojrzał w pole karne. Jeszcze skontrolował wzrokiem obecność kolegów. Dośrodkowuje, ale robi to źle. Ależ błąd w przyjęciu piłki Gustavo Torresa. No, takie sytuacje bardzo rzadko zdarzają się w tym spotkaniu. Krzysztof Mączyński mięciutko w obręb pola karnego, ale jednak bramka w tej akcji nie padnie. Hamalainen.
już drugie takie podanie z głębi pola od Krzysztofa Mączyńskiego. Wcześniej do Jarosława Niezgody, teraz z kolei właśnie do Hamalainena. Tutaj zagapił się po raz kolejny Borcha, takie odnosiłem wrażenie, że ta prawa strona obrony, jeżeli chodzi o Atletico Nacional, po zejściu Jacksona Montania może nie być tak pewna, bo tutaj też nie było wiadomo, kto odpowiadał za Hamalainena tak do końca. Zwróćmy też, Tomek, uwagę, że pozostawił Romeo Josa Quilliama Remiego, bo on w pierwszej odsłonie tego spotkania sprawdził, jak Legia radzi sobie z trójką defensorów, ale z Remim w środku pola, a teraz próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, jak poradzą sobie mistrzowie Polski w systemie z trzema stoperami, ale z Williamem Remim w formacji defensywnej. Nie ma Eduardo, to też Romeo Jozak nie zamierza chyba testować systemu z typową dwójką na passingu. Słyszeliśmy także w studiu takie opinie, że być może właśnie kiedy Chorwat będzie już zdolny do gry, to i Jarosław Niezgoda będzie podpatrywał u niego wiele aspektów gry w ofensywie. 11 minuta. Drugie odsłonie spotkania też mamy taki specyficzny, powiedzmy amerykański system liczenia tego czasu, bez kontynuacji po pierwszej połowie, ale zaczynając od zera i kończąc na 45 minucie. Teraz Enriquez, który też ma swobodę w operowaniu piłką. On zagrał dokładnie do środka, choć pomylił się po raz pierwszy tak poważnie Torres. I Legia w konsekwencji próbuje zaatakować prawym skrzydłem. Mączyński. Czekamy na jego dokładne, prostopadłe podanie. Już dwa razy pokazał taki błysk. Taki, powiedzmy, zmysł, który też może owocować drugiej odsłonie meczu groźnymi akcjami. Pasquato naturalnie do boku i teraz w polu karnym jest już Sadiku, dokłada głowę, ale jednak w konsekwencji Legia będzie mieć tylko rzut rożny, choć sugeruje m.in. Michał Kucharczyk, że tam doszło do zagrania piłki ręką. W pierwszej połowie widzieliśmy, ile znaczy to dobre wprowadzenie piłki już z formacji defensywnej, zwłaszcza jeżeli chodzi o Alexisa Enriqueza. Teraz natomiast tę drugą połowę nieco odważniej rozpoczyna Michał Pazan, bo to po raz kolejny podanie reprezentanta Polski tutaj stworzyło podstawy, by zbudować akcję. No i też odpowiednio inteligentnie zachował się Pasquato, który piłki nie przetrzymywał, który zgodnie z dynamiką akcji posłał to podanie do boku i mieliśmy centrę na pole karne, gdzie Sadiku ma świadomość, że te mecze kontrolne, mecze sparingowe dla niego też być może będą trampoliną, bo nie był zadowolony z pierwszej części rozgrywek zdobywca bramki podczas Euro 2016. Za moment kolejna korekta w drużynie Legii Warszawa. Łukasz Turzyniecki, który pozostawił po sobie dobre wrażenie, jeżeli chodzi o ocenę drugiej części meczu z drużyną Sporting Club Barcelona. Ja myślę, że nie będzie utraty jakości, bo jednak to nie był dobry wieczór dla Łukasza Broni. Podobnie jak ten pierwszy. Przy okazji starcia z Barceloną. Tutaj nie ma co się oszukiwać, a Łukasz Turzyniecki rzeczywiście wyglądał chyba nawet lepiej. Obok bardziej doświadczonego kolegi. Teraz dośrodkowanie w pole karne, które sprawia problemy zawodnikom Atletico Nacional. I widzimy, że w tych pojedynkach powietrznych także ma argumenty William Remy, który zapędził się pod pole karne. Oddał strzał, ale spokojnie zareagował Vargas. Też mówiliśmy o tym, że kompletnie nie powiodło się Leo, a więc trenerowi, który jest gigantyczną inspiracją dla Pepa Guardioli. Tak, na mnie najbardziej wpłynęli, powiedział Pepa. Leo to jest Hiszpan, który jednak rozczarował Atletico Nacional, człowiek, który tutaj nie pozostawił po sobie optymizmu i, powiedzmy, niespalonej ziemi. Centra na pole karne, jest tam obecny Armando Sadiku, przepycha się jeszcze ambitnie o tę piłkę, walczy. Arbiter nie użył gwizdka, choć mogliśmy odnieść takie wrażenie, że gra jest przerwana i łapie piłkę Vargas. Legia coraz bliższa zdobycia bramki kontaktowej w tym meczu. No i chyba lepiej wygląda jednak mimo wszystko Legia z Armando Sadiku, tak patrząc na te dwa pierwsze mecze. Oczywiście pamiętamy o trafieniu Jarosława Niezgody, ale sporo walki zostawia Armando Sadiku. Absolutnie nie można powiedzieć o tym zawodniku, że odpuszcza. Tak jeszcze a propos trenerów Atletico Nacional, wspomniałeś o Leo. Wcześniej tę drużynę prowadził Reinaldo Rueda, a więc nowy selekcjoner reprezentacji Chile. No i sami zawodnicy Atletico Nacional twierdzą, że bardzo trudno będzie powtórzyć to, co osiągnął Rueda. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim właśnie ten triumf w Copa Libertadores. To tak jak wygrać Champions League w Europie. To prawda. Pamiętajmy jeszcze o nagrodzie Fair Play, dlatego że oni byli w finale Copa Sudamericana zaangażowani w walkę Chapecoense. Doskonale wszyscy znają tragiczną historię lotu tego klubu i niejako oddali to trofeum swoim przeciwnikom z Brazylii, a mieliśmy podczas tego ostatniego spotkania taką osobliwą, piękną ceremonię, kiedy ocalały z tego wypadku
Brazylijczyk dostał tutaj właśnie w koszulce zespołu Atletico Nacional, wprowadzony na Florydzie, na murawę. Kamalajnek, jest dużo teraz powiedzmy kreatywności, jakości w drugiej linii. Legia powinna taki stempel położyć na tym meczu, zdobyć bramkę. Teraz Pasquato, ale tak oddał tę piłkę w niebyt niedokładnie i musi przejąć ją Kamalajnek. Chwili może teraz rozegra to kreatywnie, ale wybrał prosty wariant do Mączyńskiego. Mączyński natychmiast do boku i też czekamy na ofensywne wejścia Turzynieckiego, bo to przecież naturalne, że on w tym meczu także powinien grać bez kompleksu. Podanie do Kucharczyka, ale został uprzedzony Michał. Odnoszę takie wrażenie, że za tej krótkiej kadencji Romeo Jozaka Łukasz Turzyniecki zaczyna tak troszkę po cichutku, dyskretnie, ale jednak budować swoją pozycję, bo... Ale o tym może powiemy za chwilkę, bo jeszcze William Remy buduje tutaj kolejną akcję. William Remy na pole karne, troszkę za plecy Sadiku, choć ten chciał o piłkę walczyć. Torres, Pasquato, wreszcie w odbiorze. Krzysztof Mączyński spokojnie przy piłce się utrzymał, choć ten moment mógł zagrać w kierunku Hamalainena. Widzimy, ilu piłkarzy może zagrać w tej obecnej Legii na pozycji prawego obrońcy. Jest Weszowicz, jest Broś, jest Jędrzejczyk. Łukasz Turzyniecki wracał z Wisły Puławy tak naprawdę po to, by wzmocnić rezerwy. Koniec końców utrzymuje się w składzie na zgrupowanie na Florida Cup. Dostaje szansę w dwóch meczach. Może to o czym świadczy na dłuższą metę. No czasami jest tak, że przy nowym trenerze ktoś sensacyjnie sobie to miejsce wypracowuje. I takie przykłady byśmy spokojnie znaleźli. Nie tylko jeżeli chodzi o to zagraniczne boisko, do którego nam pewnie stąpimy bliżej, ale również polskie. Teraz stały fragment gry był faulu Armando Sadiku, ale to też jest taki powiedzmy może niezbyt dobry, jeżeli chodzi o cenę sportowego zachowania piłkarza moment, ale widzimy, że Armando Sadiku również nie stroni od tych wejść ostrych. I to jest dowód na to, że on poważnie traktuje te mecze sparingowe. Ciekawi byliśmy także dyspozycji Majeckiego, natomiast jak na razie piłkarze Atletico Nacional chyba nie wyszli na tę drugą połowę, nie stwarzają tylu akcji, nie mają przede wszystkim takiego komfortu, jeżeli chodzi o wyprowadzenie piłki, co zapewniał przede wszystkim Alexis Enriquez. Stąd też Radosław Majecki nie może wykazać się takimi interwencjami, jakimi błyszczał chociażby przede wszystkim pod koniec sezonu Stali Mielec. Teraz Enriquez piłkę zagrał do boku, próbuje Torres utrzymać ją. W boisku arbiter używa gwizdka, rzadko przeszkadza sędzia, rzadko przerywa grę, bo też mecz jest relatywnie czysty. Nie dochodzi do zbyt wielu ostrych starć, ale teraz musiał zareagować przy tym, jak Włoch Pasquato o tę futbolówkę powalczył w środku pola. Cały czas w tle istnieje jeszcze temat ewentualnego wypożyczenia Krystiana Bielika. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, Arsenal byłby skłonny, by go wypożyczyć, ale na pół sezonu z kolei Legia chciałaby go wypożyczyć do końca roku, co nie do końca jest maksymalnym Arsenalowi, a i sam zawodnik rzekomo się waha, bo gdyby wrócił do Legii i na przykład spędził rundę na ławce rezerwowych, to troszkę by sobie popsuł CV. No i też pamiętajmy, że jednak uraz ma tak aktualnie, co skraca czas przydatności tego piłkarza. Bo nie przejdzie okresu przygotowawczego. Legia go potrzebowała też na dłużej, pewnie z uwagi na tę kontuzję. Ma pecha Krystian Bielik, nabawił się kontuzji także przed zamknięciem okienka transferowego latem. Podobnie sytuacja wygląda właśnie zimą. Wraca teraz piłka zagrana od Gustavo Torresa, który miał szansę do zdobycia bramki na 3-0. To byłby już poważny cios dla legionistów. Też musimy zauważyć pewną zależność. Podobnie to wyglądało w rywalizacji ze Sportingiem Club Barcelona, kiedy zawodnicy Legii Warszawa mieli więcej swobody w drugiej części meczu, kiedy rywale odpuścili, wypracowali sobie przewagę do przerwy i już w tej drugiej części meczu oglądaliśmy ich w zupełnie innym stylu gry. Będziemy mieć za moment o korektę w składzie, której się spodziewaliśmy, dlatego że pojawił się Żyro na murawie. Michał Pazdan jest na pewno graczem, który Tomek w tej pierwszej odsłonie dużo cierpiał, bo brał udział przy tych sytuacjach bramkowych Atletico Nacional, ale niejako starał się ratować skórę kolegom, czyli najpierw zastąpić Dąbrowskiego, który tam odpuścił krycie, a później załatać dziurę za Williamem Remim, który pozwolił spokojnie wbiec w obręb pola karnego. Właśnie zdobywcy drugiej bramki, czyli nam jest zobacz. Mieliśmy także Mateusza Żyra w tym meczu, który oglądaliśmy z Barceloną. Wtedy
w efekcie, dzięki tej niejako wymuszonej korekcie, mógł wprowadzić Romeo Jozak do drugiej linii Miniama Remiego i to był najlepszy ruch, jaki mógł przydarzyć się Legii w drugiej części tego pierwszego spotkania we Florida Cup. A Mateusz Żyro to zawodnik, który prawdopodobnie za moment powędruje na wypożyczenie i pójdzie drogą Wieteski. Tutaj będziemy mieli zmiany za moment w drużynie Atletico Nacional. Między innymi Dawid Castaneda szykuje się do wejścia, do tego także Diego Arias. McNeely Torres opuszcza boisko. To jest zawodnik, który pozostawił po sobie naprawdę dobre wrażenie. I Ronaldo Rusena. Mateusz Żyro na nazwisko pracować nie musi, ale na imię chyba powinien, bo w protokole podpisano go jako Michał. No i przede wszystkim w tej wizualizacji, w tej grafice, którą zaprezentowali nam nasi koledzy ze Stanów Zjednoczonych przed meczem, symbolizującej ławkę rezerwowych, jednak były poważne błędy, ale do tego się już zdążyliśmy przyzwyczaić, jeżeli chodzi o przekręcanie nazwisk, o zmianę liter. I do tego większej wagi nie przykładamy. Teraz podanie, które zdaniem sędziego kończy się kontynuacją akcji. Tam nie było spalonego. Okazja na centrę, na pole karne. Też widzimy, że William Remy pomaga Kucharczykowi. Kucharczyk do końca ambitnie powalczył. Brawa dla Michała, no bo on powstrzymał w tej sytuacji Jasona Lukumiego. Czyli jednego z najlepszych piłkarzy generalnie w tym spotkaniu będzie testował także młodzież. Jorge Almiron właśnie w postaci m.in. Ronaldo Lusen, rocznik 97. Filigranowy piłkarz, mający na swoim koncie już jeden występ w reprezentacji Wenezueli. Trochę byłem zdziwiony, bo oglądaliśmy go naturalnie z lewej strony i on był przypisany do tej części boiska. Natomiast pojawił się tuż po tych korektach, po tej reorganizacji składu na początku zmiany trenera Almirona w innym miejscu na murawie. Arbiter dopatrzył się faulu, tam było ewidentne przewinienie. Za moment rozpocznie któryś z legionistów, być może Radosław Majecki, który bardzo ceni sobie te występy w Stali Mielec, bo on twierdzi, że to był dla niego gigantyczny kapitał. Głównie mógł się zmierzyć z taką presją, też chęcią, aby popełnił błąd, bo rywale to robili, zwłaszcza w pierwszym meczu z GKS-em Tychy. I co istotne, jak Tomek podkreślał już w ostatniej transmisji, idzie drogą Łukasza Fabiańskiego, czyli stara się jednak związać z Legią na dłużej, nie wybiera tego radykalnego ruchu Wojciecha Szczęsnego, bo pewnie gdyby tylko chciał, miałby taką możliwość. Zostaje w Legii Majeckiej, chce jeszcze tutaj popracować. Sam mówi, że tak charakterologicznie to bardziej mu na pewno do bramkarza Słonzia, aniżeli obecny Juventus. Ładnie wyszli spod tego pressingu, też dzięki dobremu zagraniu od Christiana Vargasa, zawodnicy Atletico Nacional, choć widzimy, że teraz mają problemy po tym, jak Legia ruszyła wyżej i piłka wraca do Radosława Majeckiego. A mówi, że nie będzie wypowiadał się tak jak Kamil Grabara, a propos bramkarzy z rocznika 99, a kilku takich mamy właśnie, jeżeli chodzi o tych najlepiej rokujących. Teraz Majecki do Remiego. Większy spokój. Obserwujemy takie dość relaksujące tempo ostatnich minut. Też Legia nie sposobi się do przedostania na połowę rywala. Wprowadził nowych ludzi ze świeżymi nogami, jak mawiają Anglicy, trener Almiron. W związku z tym pewnie pressing będzie podobny, bo zauważmy, że również ci gracze tracili siły i na początku drugiej odsłony meczu nie widzieliśmy już graczy Atletico Nacional tak zorganizowanych, tak ambitnych, tak walczących. Kucharczyk, dobre przejęcie piłki. Teraz Pasquato ma piłkę pod nogami, ale traci ją Legię. Nie potrafi Legia tak błyskawicznie przejść do tych kontrataków jak Atletico Nacional. Pokazywało to w pierwszej połowie. Armando Sadiku. Trudno zmusić do indywidualnego, prostego błędu Alexisa Enriqueza. Nie tylko ze względu na doświadczenie, także dobry dzień, bo przeżywa znakomity wieczór. Ten gracz, jak mielibyśmy wyróżnić poszczególnych piłkarzy, jednego z każdej formacji, na pewno również sięgnęlibyśmy, docenilibyśmy Alexisa Enriqueza. Carlos Cuesta, on nie miał wiele pracy w trakcie tego meczu, też niespecjalnie widoczny był w ofensywie, ale przeszliśmy w taki usypiający fragment rywalizacji, jakby Atletico czekało na błąd Legii, bo zapraszało ją bardzo głęboko i szukało szansy na wykorzystanie błędów ustawienia. Kibice pewnie już zastanawiają się po tych dwóch meczach z Barceloną, a także Atletico Nacional,
jak to będzie największym wygranym tego zgrupowania w Stanach Zjednoczonych, ale do tego wrócimy za moment. Musi uważać Żyrą, odpowiednio przesunął teraz już Borka, nowy piłkarz na boisku i Lukumi, który teraz kasa prawym skrzydłem, Lukumi, Kucharczyk przeszkadza, ruszył z pomocą Borka, po raz pierwszy Atletico od dobrych kilku minut, tak głęboko, z piłką na połowie rywala. Złapał taką swobodę Lukumi już po tym pierwszym meczu z Atletico Mineiro, co przełożył na to dzisiejsze spotkanie, że naprawdę z wielką przyjemnością patrzy się na tego zawodnika. No a tutaj Alexis Enriquez, tak jak Carlos Cuesta mówił, zachęca swojego młodszego kolegę, by ten jednak wziął na siebie także odpowiedzialność za rozgrywanie. No oczywiście Kolumbijczycy będą naszym rywalem podczas mundialu. Gramy z nimi w Kazaniu. Bardzo trudny mecz, czeka reprezentację Polski, o tym później, bo atakują teraz zawodnicy Atletico Nacional. Dośrodkowanie na pole karne. William Remy padł na murawę i tak sprytnie wywalczył stały fragment. To też jest zawodnik bardzo doświadczony, aczkolwiek należy mu przypominać, o której godzinie ma pojawić się na lotnisku, bo zdążyło mu się na przykład w ekipie Montpellier spóźnić na jeden wyjazd do Baski. Teraz już Sadiku, dynamicznie, Sadiku może skończyć akcję strzałem, ale jednak osaczyli go rywale. A w Las Palmas jego imię nie Chloe Kremi, ze spóźnieniem minutowe został skreślony i zakończyło się taką wojną w mediach ze szkoleniowcem Las Palmas, że lepiej się nie spóźniać. Na kiedyś Chloe Kremi, przecież wielka gwiazda francuskiej piłki, wychowany w Olympique Lyon, kupiony za kilkanaście milionów euro do Nicei, później przecież bardzo dobry gracz Olympique Marsylia, reprezentant Francji, tak kiedy pojawiło się to nazwisko pierwszy raz, Remy, myślałem, że być może chodzi o Loika, który, no powiedzmy, jest do wyjęcia. Jest do wyjęcia, ale to też jest taka postać z palety tych graczy ofensywnych, którzy pojawiali się jako potencjalne wzmocnienia polskich klubów, między innymi JBC Sek, który kiedyś również był blisko Legii Warszawa w czasach pracy trenera Jana Urbana. No przecież Daniel Duboja to jest produkt myśli francuskiej, to jest wychowany w Sochaux, później Strasbourg, Paris Saint-Germain, Hamburg Sportverein, Stuttgart, Wolfsburg, Grenoble, Nicea, Legia i no. Ja teraz muszę tylko powiedzieć, że Mateusz tego nie przeczytał. No ale biografia Daniela Duboi to specjalność. Prosto padło podanie pod pole karne i świetna interwencja wracającego Czuzynieckiego. Tak nieśmiało w ofensywie, bo też nie miał okazji Łukasz, aby się pokazać, ale w defensywie na spokoju. Chyba takie założenie miał też Jorge Almiron na tę drugą połowę, by Mario Pep Guardiola nieco zamrozić to spotkanie, by dłużej utrzymywać się przy piłce, by już nie było tak wielkiego zagrożenia. A Alexis Enriquez, czyli piłkarz, który bardzo nam się podobał w pierwszej połowie, ze względu na to wyprowadzenie futbolówki, już żegnam się z boiskiem. Nie wiem, czy pamiętasz, ale podobnie grał, może nie lewą nogą dokładnie, ale znakomicie w barwach reprezentacji Kolumbii, kiedyś Mario Yepes. No i mamy Ilockiego, to jest zawodnik o macedońskich korzeniach, z Bruins tutaj ściągnięty, powiedzmy, na testy, chociaż nie obiecywalibyśmy sobie zbyt dużo po jego grze. Tak, to zawodnik, który występował w lidze uniwersyteckiej. Do tej pory oprócz niego jeszcze jeden amerykański piłkarz trenował ostatnio z Legią, Michael Wacław, chyba tak to powinniśmy czytać. No tak, bo mam spore wątpliwości. Prawdopodobnie tak zostało. Nieco ponad 15-16 minut do ostatniego gwizdka arbitra. Jeżeli sędzia nie zdecyduje się na dorzucenie kilku dodatkowych minut, Mączyński, widać mobilność w tej drugiej odsłonie meczu, biegał z lewej, z prawej strony boiska, ale Legii jest trudno wymienić 2-3 podania w przód na połowie przeciwnika i na pewno Pasquato specjalnej alternatywy nie daje w tym rozegraniu. Też ten zawodnik nie bierze na siebie ciężaru gry. Trudno jest również po tych treningach, po tym przygotowaniu motorycznym, jednak po tych jednostkach treningowych w nogach zaczął Legii zepnąć się wala do obrony. Pamiętajmy, że też padli ofiarą takiej wysokiej amplitudy temperatur zawodniczy Legii. Od 3 stopni Celsjusza do 20 to jest spora różnica i to w ciągu 2-3 dni. Teraz Kurzyniecki się zaangażował w akcję prawą stroną i walczył rzut rożny i to jest bonus na pewno dla Legionistów. I bonus dla samego Kurzynieckiego, który po raz pierwszy pokazał się w akcji ofensywnej potem jak pojawił się na boisku kilka minut po rozpoczęciu drugiej połowy. Jeżeli chodzi o wygranych tego zgrupowania, to chyba już teraz można śmiało powiedzieć, że William Remy to taki zdecydowanie największy plus, na potem chyba można stawiać
jednak ciut mniejsze. Doszatkowanie w obręb pola karnego. Jest tam William Remy, który też usiłuje wykorzystać swoje atuty, czyli wzrost i siłę fizyczną. Mączyński. Króciutkie zagranie teraz do Ilockiego. Doszatkowanie na pole karne. Wyszedł z tego centrostrzał i zareagował bardzo odpowiedzialnie Christian Vargas. Jeszcze takim plusem może być ewentualnie Krzysztof Mączyński przede wszystkim za te dwa podania z głębi pola. A tutaj czy faktycznie było takie zamierzenie? Nie wiem, czy to zobaczymy z tej powtórki. Zastygli nam piłkarze. Nie doczekamy się tej rekonstrukcji akcji. Kolejna centra na pole karne. Padł tam na murawę William Remy. Nie wiem, czy nie był faulowany. W każdym razie rozpocznie Vargas. Tomek mówił o tych czasach, powiedzmy, lat 80. dla Atletico Nacional. Też pamiętajmy, że w tym klubie występował Andres Escobar, którego wszyscy doskonale pamiętamy z tej tragicznej sytuacji podczas mundialu w 1994 roku. Nawet przecież w jego trumnie była flaga Atletico Nacional. Mówiliśmy także o wychowankach tego klubu. Mówiliśmy o Cordobie, który mógł nam troszeczkę przypominać dzisiaj Almirona, jeżeli chodzi o kulturę gry w ofensywie. Natomiast chyba takim najsłynniejszym wychowankiem Atletico był jednak Faustino Asprilla. A więc ta postać wręcz legendarna dla kolumbijskiej piłki. Były grać również Newcastle United. Ale jeżeli już wspominaliśmy, skoro tempo tego meczu aż tak siadło, o tych zawodnikach, na których Atletico Nacional zarobiło najwięcej, to tutaj należy wymienić takich piłkarzy jak Alejandro Guerra, Orlando Berrio, wspomniany Franco Armani, do tego Dorian Fabon, Davinson Sanchez, Marlos Moreno, czy Miguel Borja. No, Cafeteros mają utalentowanych piłkarzy, będziemy się z nimi na pewno borykać podczas mundialu w Rosji, bo przecież to znakomita drużyna. My także transmitowaliśmy sporo meczów w strefie CONMEBOL, właściwie całe eliminacje, również szeroko pokazywaliśmy reprezentację Kolumbii, dlatego z Tomkiem ta pora 1:34 teraz na zegarach to jest dla nas pora. Skoro jesteśmy na Florydzie. Tak, skoro komentowaliśmy spotkania i o godzinie 3 w nocy i 4 jakoś dawaliśmy radę. Stały fragment gry i za moment drużyna gości patrząc. Z naszej perspektywy oczywiście rozpocznie grę od połowy Legii Warszawy. Przede wszystkim skończyć bez kontuzji. My też z Tomkiem mówiliśmy o takiej historii dość interesującej, dlatego że między innymi polscy dziennikarze dzwonili o opinię do trenera Kurbisa, który prowadził Williama Remiego w Montpellier. Kurbis nienawidził sparingów. Stwierdził, że one dają tylko kontuzję piłkarzom, że są po prostu takimi czynnikami kontuzjogennymi. I jak spojrzymy na tego szkoleniowca, zresztą poprosimy opinię trenera Stefana Białasa, byłego piłkarza i także trenera Legii Warszawa, to on mówił, że nawet ten trener się kłócił z prezydentem Nikolenem. Mieli otwarty konflikt. Jak to masz? Nie grać sparingów? On nie chciał grać sparingów. Ronald Kurbis. Teraz faul. Bliżej pola karnego Legii Warszawa przewinił Michał Kurczyński. I to była właśnie ta filozofia Ricardo La Volpe, o której mówiliśmy w pierwszej połowie, czyli to długie utrzymywanie się przy piłce, aż pojawią się na takie korytarze, na jakie liczył szkoleniowiec Atletico Nacional, który przy okazji, przechodząc do tego klubu, od razu zaznaczył, na czym ma polegać ta jego idea. Otóż nie liczą się same zwycięstwa, chociaż oczywiście Copa Libertadores to jest główna obsesja, a także oczywiście Mistrzostwo Kolumbii, ale liczy się też to, co trener pozostawia po sobie w klubie. Czyli styl ważniejszy chyba nawet od zwycięstw, tak więc powiedziałbym, że nawet bardzo hiszpańskie podejście. No i być może zobaczymy wreszcie jakąś interwencję Radosława Majeckiego. Ronaldo Lucena, zawodnik, który był faulowany, urodzony w 1997 roku, panie Tomku, w czas gry Ronaldo Luisa Nazario de Lima w Barcelonie. Tytuł Króla Strzelców La Liga, zdobyty Puchar Zdobywców Pucharów. O, kto pamięta Puchar Zdobywców Pucharów, tylko starsi pewnie widzowie Eleven, więc wiemy, od kogo to imię. Tu wątpliwości nie mamy. Remy, Aspis, Kopczyński, oni między innymi w murze, także Sadiku, strzał na bramkę i Majecki spokojnie piłkę chwyta. Remy. Mosquera pojawił się na boisku, Renteria opuścił plac gry, to jeszcze informacja graficzna odnośnie tej korekty w składzie drużyny z Kolumbii. John Mosquera, czyli zawodnik mocno krytykowany za swoje występy w ostatnim czasie, no i chyba sam fakt, że Almiron wprowadza go na boisko dopiero teraz, podobnie zresztą jak Velasco, świadczy o tym, że pewnie ci panowie raczej nie zagrają od początku.
z Millonarios. No i oczywiście Mafla, który razem z występującym, z numerem 20 Jasonem Lusumim był takim azarzewiem problemów Legii Warszawa. Tu było źródło kłopotów z lewej strony. Teraz właśnie Lusumi z piłką pod polem karnym. Przyczajony William Remy, proszę, nie dało grać się nowy zawodnik Legii Warszawa, ale jeszcze Borka, William Remy. To jest taki gracz, który powiedzielibyśmy dziś z odpowiednią mentalnością charakterystyczną dla Atletico Nacionalga w obronie. Nie odpuszcza, jest zdecydowanie w swoich poczynaniach też bardzo twardo grając. Przede wszystkim nie odstaje od rywala ani w pierwszym meczu, ani w tym drugim, William Remy. Też spodziewaliśmy się z Tomkiem, że on może mieć jakieś problemy kondycyjne, takie motoryczne. Przecież te ostatnie miesiące dla niego to czas bez gry w ligę, ale coś takiego dla tego piłkarza nie istnieje. Teraz Lusumi tam jeszcze próbował go powstrzymać Ilowski, który stara się dużo biegać. No jak sprytnie zachował się w tej sytuacji Brian Ilowski. To mogło się podobać. W tej sytuacji był fałdowany. Ja sobie tak patrzyłem na tych zawodników, którzy mają amerykańskie korzenie, którzy gdzieś tam przejawiali się, powiedzmy, w jakichś myślach polskich dziennikarzy, w tekstach z tych wcześniejszych lat, między innymi Miazga, to była taka postać, która dominowała nagłówki przez pewien czas. Także pamiętasz Dany Szetela, to który był Santander. Trener Legii Warszawa, Paweł Meras mówił, że mamy setki takich Szeteli, i miał rację, bo kompletnie nie zrobił kariery ten były piłkarz. Pamiętajmy robiący furorę, oj, teraz strzał z dystansu podczas takiego turnieju Mistrzostw Świata do lat 20 w Kanadzie. Wtedy mieliśmy w grupie, na pewno Tomek pamiętasz, reprezentację Stanów Zjednoczonych. Josh Altidore był absolutną gwiazdą tamtego turnieju. I też gdzieś ta kariera Altidora nie na miarę ambicji oczekiwań. Kariera Dawida Janczyka także nie poszła w takim kierunku. Oczywiście. No jeżeli mówimy o tamtym turnieju, no to przede wszystkim pamiętamy, szanowni państwo, reprezentację Argentyny. Agüero, Di Maria, Banega, Sergio Romero. No i Chile. Vidal. Kto tam jeszcze był, panie Tomku? Gol Krychowiaka. Gol Krychowiaka z Brazylią. Jo w barwach Brazylii. I jeszcze Gary Medel oczywiście w reprezentacji Chile. Zresztą chyba Chilczycy przegrali w finale z Argentyną właśnie. No i Papu Gomez. Pani Seria się kłania. Borja. Próbuje piłkę odzyskać teraz Armando Sadiku. Hamalainen wyżej ustawiony, podobnie jak również Pasquato, ale nie chce być obcesowy. To ostatnie minuty, to takie dogorywanie tego meczu, raczej zbliżanie się do ostatniego widziska sędziego. Nie to zarówno ze strony Legii, jak i chyba nawet bardziej Atletico Nacional, ale oni też mają zdecydowanie większy spokój, jeżeli chodzi o to operowanie piłką, także w defensywie już nawet może tutaj brakować Alexisa Enriqueza, no a widzimy, z jakim spokojem stwarzają sobie jeszcze dodatkowe przestrzenie w środku pola zawodnicy Jorge Almirón. Wraca Michał Kopczyński, stara się także w tym sektorze boiska pojawić oczywiście Krzysztof Mączyński i już grający z 20 Lusumi, który zmienił stronę, ale to jest piłkarz, dla którego czy lewy, czy prawy korytarz boiska, to jest naturalny stan, strefa komfortu i docenilibyśmy go, gdybyśmy mieli wybrać piłkarza z drugiej linii. Myślałem, że mówisz o wyborze w ogóle piłkarza turnieju, tak na podstawie tego meczu Atletico Nacional, także z Atletico Mineiro. Na pewno to jest zawodnik, który się wyróżnił. My tak czekaliśmy na jakiś błysk, jakiś dobry moment w wykonaniu Legii Warszawa. Pamiętajmy, że to dwumbramkowe prowadzenie to jest idealny kapitał dla Atletico, bo to daje im zwycięstwo w tym turnieju. A szkoda, że realizator nie dostarcza nam statystyk podsumowujących to spotkanie, bo chciałbym sprawdzić, jak wygląda kwestia posiadania piłki. Nie wiem, kto musiałby to liczyć. Chyba ktoś ze stoperem, a później jeszcze, panie Tomku, zmieniać minuty i sekundy na procenty, a to już jest tak zaawansowana matematyka, że chyba Amerykanie nie dali rady. Ale od dłuższego czasu ani na moment Legia nie potrafi tutaj przejąć inicjatywy i to jest chyba najbardziej niepokojące. Kolejna akcja Atletico Nacional. Teraz angażują się większym pokładem sił. Piłkarze z Kolumbii, zagranie w obronę pola karnego. Próbuje tę akcję powstrzymać. Wracający między innymi Michał Kopczyński, on sobie poradził. I teraz Ilowski. No proszę, gaz jest. Przyspieszenie także. Zagranie w kierunku Sadiku było prawie precyzyjne. W ostatniej chwili zareagował Felipe Aguilar. Nie chcę tutaj przesadzić z wnioskami, ale jak na razie Brian Ilowski to na boku obrony, chociaż oczywiście nie tym samym wygląda lepiej niż Łukasz Broś. Nie da się ukryć.
choć oczywiście występuje z lewej strony boiska, ale wszedł na boisko, stara się walczyć, teraz inteligentnie piłkę odzyskał pod własnym polem karnym. Dzięki temu Legia miała profit, teraz z kolei chciał zagrać do Armando Sadiku. My nie za bardzo mamy możliwość, by ocenić tych zawodników, którzy dostali szansę w drugiej połowie. Mamy na myśli przede wszystkim tych młodszych piłkarzy, jak właśnie między innymi Mateusz Żyro, a nie Żyor, jak napisał realizator, a także Radosław Majecki, bo Atletico Nacional po prostu kontroluje to spotkanie i czeka, aż ten mecz się zakończy. No, ale może teraz Legia wyprowadzi jakąś akcję. Milocki w kierunku Iñakiego Aspiza. Teraz próbuje Żyro do tej akcji Kurzyniewskiego zaprosić takim dokładnym podaniem. Może to mu się nie udało i musi Pasquato spróbować przynajmniej powalczyć o odzyskanie piłki, zrobić jakieś wrażenie w 41 minucie drugiej części meczu w St. Petersburgu, a więc ponad 200-tysięcznym mieście, w którym dziś rozgrywana jest druga i ostatnia poteczka Legii w tym turnieju. Żył wolny w tej sytuacji. Sfaulował występujący z numerem 15 Juan Pablo Nieto. Nie chcę przesadzać, bo to tylko mecze sparingowe, ale ma pełnię argumentów, całą paletę atutów, aby być jednym z najlepszych piłkarzy rundy wiosennej w Ekstraklasie William Remy. I przede wszystkim, co zauważyliśmy już podczas tego ostatniego meczu, nie ma nadwagi, nie ma tych takich problemów fundamentalnych, które, jak wiemy, zawsze pozwalają nam na traktowanie zawodnika z przymrużeniem oka, że te pierwsze miesiące to jednak przede wszystkim przybranie takiej naturalnej dla sportowca postawy i również tkanki tłuszczowej. No tak, no i także widzimy pod hashtagiem Legia Eleven, że jednak zdecydowana większość kibiców twierdzi, że to remis jest największym wygranym tego zgrupowania, to po pierwsze, a sporo było nawet takich głosów, że jak tak dalej pójdzie, to może wyglądać w środku pola właśnie jak Wadis. Chociaż oczywiście gra nieco głębiej William Remy. Nie ma takiej miny człowieka wybitnie zadowolonego. Romeo Jozak, pojawiły się z jego strony brawa mniej więcej około 20 minuty meczu, kiedy zaprezentował nam jego osobę realizator, kiedy dostrzegł już, powiedzmy, dobrą grę legionistów, zwłaszcza widzieliśmy takie pierwsze zamysły, czyli dokładne podania w kierunku Kucharczyka od Williama Remy'ego, ale ja myślę, że jeżeli mielibyśmy zdiagnozować kłopoty Legii, przede wszystkim podania Cieżniaka, które wprowadziły mnóstwo bałaganu i niepewność do formacji obronnej, to też się później przeniosło na zachowanie Dąbrowskiego, który wygląda zdecydowanie gorzej niż inni piłkarze z obrony podczas tego turnieju. Teraz nie, to zagrał piłkę do środka i to będzie pewnie problem dla legionistów. Strzał na bramkę, znakomicie broni Majecki, a tym razem uderzył Muskera. No już mamy kolejnego wygranego tego spotkania, dwie interwencje, dwie udane Radosława Majeckiego. I trzeba to docenić. Nie miał problemów z wyprowadzeniem piłki, grał spokojnie. Zawodnik, który też ma dobrych agentów, Piotr Jóźwiak, Rafał Szczypczyk, doskonale znany tych panów, ja to nawet podkreślał w rozmowie z Robertem Młońskim dla przeglądu sportowego, bo tu też z ich strony nie było parcia na jakiś transfer do innego klubu, w związku z tym... A to oznaczałoby naprawdę gruby zarobek. Oczywiście, to jest jednak taki perspektywiczny ruch dla tego chłopaka i już atakuje Jason Lucimi. Ostatnie sekundy meczu na Florydzie. Przechwycona piłka przez Żyrę. Kurzyniecki. O, teraz poważny pierwszy błąd i okazja dla zawodników Atletico Nacional. Chciał to rozegrać po profesorsku. Chciał zrobić majstersztyk Jason Lucimi. No ale i tak dobrze ustawiony był przede wszystkim Majecki, który wyszedł do piłki. W związku z tym nie było szans na bramkę. Ale naprawdę świetnie wygląda ten skrzydłowy, jeżeli chodzi o dochodzenie do sytuacji. Praktycznie trudno go nazwać takim typowym skrzydłowym, bo on absolutnie nie jest przywiązany do bandy. To, o czym mówił Mateusz, raz z prawej strony, raz z lewej, potrafi też skoczyć na pozycję napastnika, gdzie przecież mniej widoczny był Gustavo Torres, no ale tutaj też nie miał aż takiego komfortu. Właśnie zawodnik grający w 20. Czterdziesta piąta minuta drugiej części meczu. Dośrodkowanie piłki na pole karne. Wyskoczył tam bardzo wysoko Armando Sadiku. On dotknął futbolówkę. Teraz ma problemy z powstrzymaniem Borki, który zabawił się z Albańczykiem. Zrobił mu sombrero. I gracze Atletico Nacional w ostatnich minutach podkręcili tempo. Wrzucili wyższy bieg. Legia ma
bardzo duże problemy. Musumi, posłuchajmy reakcji trybun. No i co, Ole, zakończymy mecz? No za chwilę przekonamy się, czy arbiter jeszcze dołoży coś do czasu podstawowego, do tych 90 minut meczu. Taka tutaj jest swoboda w operowaniu piłką i to niezależnie kto wchodzi na boisko, także właśnie wspomniany wcześniej Borja, który zaprezentował tę sztuczkę, to jest piłkarz jednak tak delikatnie mówiąc na dorobku, jeżeli chodzi o ekipę Atletico Nacional. Ale wiesz, to jest... A taką wiarę we własne umiejętności także przekazują podopieczni Almirona, że naprawdę z wielką przyjemnością patrzy się na tę drużynę. Może faktycznie nawiążą do czasów Reinaldo Ruedo. Ja pomijam te kraje, które są powiedzmy egzotyczne, jeżeli chodzi o styl gry, nawet w Ameryce Południowej, na przykład Boliwię, bo wiesz, że ta liga jest pozbawiona jakiejkolwiek racjonalności. Ale to jest cecha wspólna wielu zespołów w Ameryce Południowej. Jest takie pismo kolumbijskie Ekonomista i ono wybiera najlepszą drużynę Ameryki Południowej, patrząc z różnych perspektyw, między innymi trudności ligi, dorobku historycznego, także tego, jaką ekipa ma przewagę w rozgrywkach swoich ligowych nad innymi. I Atletico Nacional jest corocznie od 7 lat w samej czołówce. To jest jedna z najlepszych drużyn kontynentu, zdobywca Champions League tego południowoamerykańskiego z 2016 roku. A w rankingu IFFHS, co oczywiście należy traktować z dużym dystansem, to była najlepsza drużyna na świecie w 2016 roku. O, kiedyś Michał Żywaków tam był bardzo wysoko, pamiętasz, że w tym rankingu pozdrawiamy notabene byłego dyrektora sportowego Legii Warszawa. Tak było również z rekordzistą, jeżeli chodzi o aspekt występu w reprezentacji Polski, bo pamiętamy, Michał pobił rekord Grzegorza Lata. Tymczasem Armando Sadiku bardzo dobrze poradził sobie Christian Vargas. Bez zarzutu spisuje się dzisiaj ten bramkarz, który za moment pewnie odda miejsce między słupkami Fernando Monettiem. Ale sprawdziłem tę statystykę jakiś czas temu w wolnej chwili i jednak Grzegorz Lata ma więcej rozegranych minut. Meczów mniej, natomiast minut więcej od Michała Żywakowa, ale powiem Ci, panie Tomku, że Robert Lewandowski niechybnie stanie się nie tylko najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Polski, ale również rekordzistą liczby występów. Do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Czekamy na ostatnią minutę meczu. Armando Sadiku ambitnie walczy. Dwie bramki zdobyte w rozgrywkach ekstraklasy to nie jest powód do dumy. Łącznie w Pucharze Polski to na pewno ten wynik poszerzony do 5 trafień jest lepiej, ale Sadiku nie jest z siebie zadowolony. Strzał na bramkę Majecki tylko spojrzał w kierunku piłki. Ona gdzieś znalazła się obok trybuny okupowanej przez podopiecznych, a powiedzmy tego oto trenera w cudzysłowie, bo kibice Atletico Nacional czują się częścią drużyny, utożsamiają się z tą ekipą, pojawili się w dużej sile dziś na Florydzie i wspierają swojego trenera i swoich piłkarzy. No i żałują Las Palmas, że Jorge Almirón ostatecznie nie dostał zgody od hiszpańskiej federacji, by przejąć tę drużynę, a wówczas agent Jorge Almirona stwierdził, że brakło tylko, żeby poprosili nas o grupę krwi, by tę zgodę otrzymać. No ale Las Palmas, podobnie jak Benevento, panie Tomku, jeszcze Kelny, jeszcze żyje, jeszcze oddycha i chce utrzymać się w rozgrywkach La Liga. Szanowni Państwo, to nie był dobry mecz Legii Warszawa. Takie są fakty. Mecz przegrany, Atletico Nacional zwycięzcą tego turnieju. Szukaliśmy z Tomkiem pozytywów, jakieś tam znaleźliśmy, ale umówmy się, daleko idących wniosków nie ma co wyciągnąć. Ale ten jeden wielki, największy pozytyw z tej wyprawy Legii na Florydę, na Florida Cup, to oczywiście William Remy. Co do tego chyba wszyscy są zgodni. Szanowni Państwo, życzymy dobrej nocy. Za uwagę dziękuję. Tomasz Szonkała i Mateusz Święcicki. Pozdrawiam.